Nie, poszło? Halo, halo, witajcie kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Asia Bednaś z asiamotywuje.pl i ze mną jest dzisiaj tutaj bardzo niesamowity gość, ale o tym za chwileczkę. Przywitajcie się proszę z nami w komentarzu i dajcie znać, czy nas dobrze widać i słychać. I za chwileczkę przejdziemy sobie do konkretu. Konkrety. Zobaczymy, Mięso. czy... Mięsko, tak. Zobaczymy, czy nas widać, bo widzę, że nie ma tutaj z nami nikogo na żywo chyba. Ja tu widzę jakieś reakcje, 20 O, jest. Już się dzieje. na Także te super. komentarze. Jest. Yo, kondziory. Cześć, Tomasz. Yo, Dobra, kondziory. lecimy z tematem. Także przedstawię wam mojego dzisiejszego gościa. Jest dzisiaj ze mną bardzo, ale to bardzo wyjątkowa osoba. Mega pozytywny gościu, pozytywnie nastawiony do życia. Właściciel firmy Online Recruiter. Zawsze dąży do wyznaczonych celów. Zajmuje się social mediami oraz online marketingiem. Kevin uczy w internecie, sprzedaje w internecie i tak naprawdę jest go bardzo dużo w tym internecie. O tym za chwileczkę. A tytuł naszego dzisiejszego live'a to tak naprawdę jego motto przewodnie. Stwórz życie, od którego nie trzeba brać urlopu i bardzo to motto również ze mną się utożsamia. Przywitajcie kochani ogromną ilością serduszek, zróbcie teraz ogień mojego dzisiejszego gościa Rambonetu Kevina Marfiaka. Cześć Kevin, witaj, siema, witam cię bardzo siema. serdecznie i dziękuję ci za przyjęcie mojego dzisiejszego zaproszenia. Możesz się przywitać z Dzięki. moimi gośćmi i powiedz może na początek kilka słów o sobie, zanim przejdziemy do konkretów. Cześć, cześć, cześć wszystkim. Dzięki Asiu Ci za super przywitanie. Jest mi bardzo miło. Miło mi tutaj u Ciebie gościć w Twoim show, na facebookowym show. Także no tak, to wszystko co powiedziałaś to prawda i główne motto przewodnie moje to stwórz życie, od którego nie musisz brać urlopu, wziąć urlopu. I czym się zajmuję? Ja generalnie zacząłem się zajmować marketingiem internetowym 4 lata temu. No i tak już leci. Cześć Iwona, widzę tu znajome twarze, widzę kondziorów też różnych. Także to jest to, czym ja się zajmuję od 4 lat, właśnie marketingiem internetowym. Pomagam w różnego rodzaju biznesach, bo jakby dotyka nas branża. Czy dotyka nas online marketing codziennie, każdego. Każdy w każdej branży, w której jesteśmy, to praktycznie ten marketing internetowy jest potrzebny. Więc pomagam ludziom w różnych branżach, zarówno w tych, w których ja też działam, czyli w rekrutacji pracowników tymczasowych, w sprzedaży kursów online i kreowaniu kursów online, w MLM-ach, pomagam ludziom z MLM-ów rozwijać marketing internetowy, który też jest kluczowy. Także no praktycznie każda branża dzisiaj, nie? Super, dzięki Kevin. Witajcie jeszcze raz oficjalnie, przywitam wszystkich. Judyta pisze, że sama śmietanka online'u. Cześć Judytko. Witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dajcie nam znać w komentarzu, skąd nas dzisiaj oglądacie. Ja aktualnie dzisiaj nadaję z Niemiec. Kevin, zaraz się go zapytamy, czy z Kanarów, czy z Holandii, czy z Polski. Kevin, skąd dzisiaj nadajesz? Ja dzisiaj jestem w Holandii aktualnie i podróżuję dużo, podróżuję teraz w następnym tygodniu, będę w Szwajcarii, we Włoszech, w Niemczech, wow. Więc to jest takie spełnienie moich marzeń, żeby podróżować i pracować skąd chcę. I też właśnie gdzieś tam będąc, jadąc gdzieś tam po drodze będę pracował, czyli po prostu zatrzymam się w hotelu, odpalę laptopa i będę sobie działał. Także, ale w tym momencie jestem w Holandii, mieszkam aktualnie w Holandii z dziewczyną i psem i działamy sobie tutaj stąd. Jest to bardzo dobra lokalizacja, jeśli chodzi o budowanie biznesu. Dużo firm tutaj jest na miejscu, czy jak ktoś ma na przykład stacjonarnych jakichś klientów, to fajnie jest tutaj być, gdzieś pojeździć, popatrzeć. Także no, póki co w Holandii. Widzę, że tutaj jest międzynarodowo, jest UK, jest Polska, Lubasz, są również też Niemcy, także dajcie znać, skąd nas dzisiaj oglądacie, a my tutaj już do samych konkretów będziemy dążyć, także Kevin, mam dla ciebie pierwsze pytanie. Mhm.
Powiedz nam tutaj dzisiaj, dlaczego warto stworzyć kurs online, bo dzisiaj troszkę właśnie na temat kursów online sobie porozmawiamy. Kevin tak naprawdę jest dla mnie mistrzem, bo szkoli w tym temacie, też tworzy Dzięki. Bardzo dużo kursów, sprzedaje, także Kevin, oddaję Ci głos. Chciałabyś się dowiedzieć o kursach online, tak, generalnie? Dokładnie, Dlaczego? Powiem tak, kurs online przede wszystkim to jest dla mnie takie rozbudowanie Twojego aktualnego biznesu. Znakomite rozbudowanie Twojego aktualnego biznesu. Dlaczego? Bo każdy, kto prowadzi swój biznes, posiada jakąś tam wiedzę na temat tego biznesu, wiedzę, która jest kluczowa. Im więcej tej wiedzy masz, im lepszy jesteś w danej dziedzinie, tym ta wiedza jest bardziej wartościowa, no nie? Więc kurs online obok Twojego aktualnego biznesu, nie wiem, na przykład powiedzmy, że działasz w MLM-ie i że Ci wychodzi Ci na przykład ten MLM, czy wychodzi, po prostu działasz w MLM-ie i masz fajne wyniki, to stworzenie kursu online, na przykład jak działać w MLM-ie, to jest rozbudowanie Twojego biznesu o kolejny produkt, kolejną wartość dla innych, która pomoże im rozwinąć swój biznes, a Tobie pomoże zbudować kolejne źródło dochodu i też jakby edukować się ponownie z tego, co już wiesz, czyli jakby utrwalenie wiadomości, no nie? I to jest świetny sposób na to, żeby moim zdaniem wystrzelić do góry z czymkolwiek, cokolwiek robisz w tym momencie, czyli generalnie edukacja tego, co wiesz, innym ludziom pomoże Ci wystrzelić do góry, nie? Super, dzięki Kevin. Wspomniałeś tutaj właśnie o branży marketingu, dobra, ale powiedz mi, czy każdy może stworzyć taki kurs, tak? Czy na przykład osoby, które zajmują się pracą, także tak powiem, offline, działają sobie, nie wiem, jakieś salony fryzjerskie, czy mogą sobie swoje kursy stworzyć, czy jakieś inne branże, dziedziny, czy możesz coś więcej o tym właśnie powiedzieć, czy każdy może taki kurs sobie stworzyć? Wiesz co, fajnie, że właśnie poruszamy ten temat, bardzo się cieszę, bo w tym roku, chyba w tym roku albo pod koniec zeszłego roku poznałem jedną, mogę powiedzieć śmiało, najlepszą osobę, jeśli chodzi o budowanie kursów online. Ja buduję też sam swoje oczywiście, ale osoba taka, która wymiata w Polsce, to jest Magdalena Pawłowska. Być może wielu z Was ją znają, poznałem osobiście, w Stanach chyba to było. I ona mówi zawsze, ona ma 1000 przykładów na to, jaki kurs online możesz zbudować. 1000 przykładów na to, kto zbudował kurs online o takim temacie, o tematyce, o której po prostu wielu by się za głowę złapało, tak? Wiesz, są ludzie, którzy uczą grać w szachy na przykład, tak? Mają kurs online na przykład o grze w szachy, nie? I gdzieś tam oprócz tego kursu online, czyli samych lekcji, jakieś tam wideo, można dodać do tego grupę wsparcia na przykład na Facebooku. Czyli wiesz, dodajesz... Oprócz samego kursu ona dodajesz dużo różnych rzeczy, które tworzą taką całość i to jest ten twój kurs online. W zależności od tego, jak ty chcesz sobie go zbudować, no nie? Super, coś pięknego. Także naprawdę każdy może sobie stworzyć taki kurs online, tak podsumowując, bez względu w jakiej dziedzinie działa, także czy to fryzjerki, które nas tutaj też dzisiaj widziałam, oglądają, czy kosmetyczki, czy ogrodnicy też mogą po prostu stworzyć kurs gdzieś tam, nie wiem, o sadzeniu kwiatków, także tak naprawdę każdy może stworzyć tutaj kurs dla siebie, w zależności właśnie od kreatywności i tematyki, tak? Trzeba być po prostu kreatywnym tutaj. Zobacz, to wszystko jest indywidualne podejście do danego tematu, czyli tak jak ty mówisz o fryzjerkach, powiedzmy, to ja na przykład do fryzjerek dodałbym spotkanie na żywo, czyli oprócz samej platformy szkoleniowej, gdzie są wideo, gdzie na przykład jest pokazane, jak robić jakieś tam myki fryzjerskie, czy cokolwiek, to dodałbym do tego na przykład grupę na Facebooku i dodałbym oprócz tego spotkanie na żywo. Co my też robimy na przykład. Mamy 2 razy w roku spotkanie online rekrutera. W tym roku było w Holandii i w zeszłym roku było pod koniec roku w Polsce, w Krakowie. Czyli, super. Czyli widzisz, i tak samo robi na przykład też Dawid Bagiński, którego też wielu z Was pewnie kojarzy, gdzie wykupujecie sobie jego kurs odnośnie reklam na Facebooku na przykład, to oprócz tego on dodaje spotkanie na żywo o tam wybranym terminie. I tych terminów jest tam sporo, więc widać, jak wiele osób on na przykład może uczyć. I uczy tak naprawdę. No, nie, sam byłem na jednym jego kursie w Krakowie i wybierasz sobie po prostu datę i sobie przyjeżdżasz. Ale oprócz tego dostajesz platformę szkoleniową,
płacisz za ten kurs z góry, tak, tam 1500-2000 zł i masz dostęp do tej wiedzy jego najlepszej, możesz zadzwonić, nie wiem, do jakiegoś, do kogoś z jego zespołu i tak dalej. Także, tak jak mówię, w zależności od tego, co chciałabyś robić, to musisz to sobie przemyśleć, rozpisać najlepiej i zacząć wdrażać. Super, dzięki Kevin, bo to, co mówisz, jest naprawdę bardzo wartościowe. Dopiero zaczynamy ten live, a my już tak naprawdę tutaj w głowie wszystko gdzieś tam się... Miało być mięso, mówiłem, nie? I kolejne pomysły tutaj wdrażam już powoli w głowie. Klaudia pisze, to ja stworzę w takim razie, kocham kwiaty i brudne ręce od sadzenia. Też jakiś pomysł jest na to? Można, dobra, jak najbardziej. Słuchajcie, kochani, jeszcze jak mogę coś dodać? To taką rzeczą, którą warto jest zrobić, to nie wymyślać na przykład jakiegoś produktu, bo tobie się wydaje, że to będzie działać, tylko po prostu zapytaj się ludzi, no nie? Ja jak tworzyłem swój kurs online, to zapytałem się ludzi, czego oni by się tam chcieli nauczyć. Tak naprawdę na webinarze ich się pytałem i oni nawet nie wiedzieli, jeśli ich pytałem, czego oni by się chcieli najbardziej nauczyć. I z tych pytań po prostu powstał też kurs. I wy możecie zrobić tak samo, możecie się zapytać na przykład, ok, macie jakieś pole swojej ekspertyzy, na przykład w sadzeniu kwiatów i znacie jakieś tam osoby, które się też tym zajmują, możecie się ich po prostu zapytać, co najbardziej sprawia im problem, tak, nie wiem, w rozbudowaniu swojego ogrodu, nie wiem, wymyślam teraz, bo nie znam się na tym, ale... Dokładnie. Tak, ale coś w ten deseń i po prostu ludzie sami wam powiedzą, z czym mają problem, wy jeżeli znacie odpowiedzi na te pytania, to będą wasze takie na waszym kursie wasze takie chaptery, czyli wasze takie lekcje, sekcje, no nie? Dobra, super, dzięki Kevin. Kochani, powiem tylko tyle na samym początku, abyście zostali do samego końca, ponieważ Kevin przygotował tutaj naprawdę bardzo, bardzo wartościowe nagrody, także zostańcie do samego końca, bo o tym powiemy pod koniec tutaj właśnie tego live'u i przechodzimy sobie dalej do pytań. Kevin, chciałam się ciebie zapytać, jak długo trwa przygotowanie takiego kursu, ale zanim jeszcze odpowiesz na to pytanie, to kochani, możecie zadawać też własne pytania tutaj w komentarzach, pytajcie na bieżąco. Pytajcie. Mamy tutaj ja to Kevina, monitoruję. Fachowca, także możemy go wykorzystać jeszcze przez najbliższe pół godziny, także pytajcie śmiało i oddaję ci głos, Kevin, jak długo trwa właśnie przygotowanie takiego kursu? Wiesz co, moim zdaniem ja... przewiduję na to tydzień. To jest maks generalnie. Dlaczego tydzień? Dlatego, że po prostu tak jak mówiłem przed chwilą, trzeba sprawdzić najpierw, czy ktoś będzie zainteresowany tym tematem, zanim stworzymy w ogóle cały kurs. I ja jestem zwolennikiem sprzedaży, zanim zrobimy w ogóle cokolwiek, zanim stworzymy stronę, zanim zrobimy jakieś lekcje, nagramy wideo i tak dalej, ja jestem za tym, żeby najpierw sprzedać ten kurs. I dlaczego jestem za tym? Dlatego, bo sam tak zrobiłem, to po pierwsze, po drugie, najlepsi tego świata robią też właśnie tak samo. Nie ma żadnego powodu, żebyście najpierw tworzyli cały kurs, a później go sprzedawali, bo tak naprawdę nie wiecie, czy on się w ogóle sprzeda. Więc jakie było pytanie? Dokładnie. Ile trzeba go zrobić? Więc tak, ja bym zaprosił na webinar, na przykład zorganizowałbym webinar, na przykład powiedzmy, że dzisiaj macie jakiś temat i 20 czerwca na przykład bym zrobił, powiedzmy, 20 czerwca to będzie, co to jest, czwartek, tak? Czwartek to jest fajny dzień na webinar generalnie, nie? Czwartek to jest fajny dzień na webinar, bo ludzie mają, nie wiem, jakoś tak wychodzi, że ludzie mają czas i w ogóle. Powiedzmy, że o 20 bym zorganizował webinar w czwartek, zaprosiłbym ludzi i tematem byłby na przykład jak, nie wiem, rozbudować swój ogród i żeby kwiaty lepiej rosły, tak? Zainteresowanych powiedzmy, że byłoby z 10 osób. Nie? I oczywiście zaczynacie promować ten cały event, ten cały webinar, nie wiem, wysyłacie do swoich znajomych, opublikowujecie na Facebooku, na Instagramie, nie wiem, wysyłacie SMS-y, cokolwiek, tak? I powiedzmy, że przyjdzie 10 osób na ten webinar, i wy na tym webinarze zaczynacie opowiadać o tym, taką zajawkę jakby tego, co będzie na tym kursie, tak? Czyli jako taką zajawkę tego, jak możecie pomóc w przyszłości swoim kursantom, no nie? Czyli nie mówicie wszystkiego od razu oczywiście, nie sprzedajecie całych swoich sekretów od razu, tylko mówicie takimi zajawkami i to trwa gdzieś około godziny powiedzmy i na samym końcu mówicie, słuchajcie, gdy chcielibyście się nauczyć więcej,
chcielibyście, żeby bylibyście w mojej drużynie razem ze mną, razem byśmy omawiali różnego rodzaju rzeczy, to tutaj jest link, kurs kosztuje, nie wiem, 197 zł, 497 zł, 1497 zł, 1897 zł, 5000 zł, 10 000 zł, nie wiem, ile chcecie, tak? Tyle kosztuje ten kurs, będzie on trwał tyle i tyle i tyle, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam, tak? I ja tak zrobiłem z moim kursem online rekruter, który, tak jak wam mówię, nie było tam nic na początku i przez kolejne 14 dni na bieżąco nagrywałem lekcje. I tak powstał mój pierwszy kurs, później je nagrałem i one zostały, one teraz nam służą, tak naprawdę. Więc ile by to trwało? Moim zdaniem tydzień. Czyli planujecie dzisiaj, odpalacie webinar, jeżeli wam wyjdzie, to spoko, jeżeli wam nie wyjdzie, to być może musicie zmienić temat, być może musicie popracować nad tym, nad przekazem na webinarze. Dużo zależy od pasji, moim zdaniem, jaką pasję macie w głosie, tak? Jak rozmawiacie o tym i przedstawiacie swój projekt. Więc tak to bym zrobił. Super, coś pięknego. Kochani, polecam, żeby sobie wziąć zeszyt, tak, długopis i wszystko notować, bo te wskazówki, o których teraz mówi Kevin, ja sama sobie tutaj notuję, chociaż też mam swoje jakieś tam kursy i infoprodukty, ale ta wiedza jest naprawdę bardzo wartościowa, także notujcie. I tutaj Justyna Rychlik ma pytanie, nie wiem, czy zauważyłeś, na ekranie wyświetliłam, Kevin, a myślicie, że kurs kadr i płac online by był ok, bo myślę o stacjonarnym, ale może online też by było ok. Czy możesz odpowiedzieć na to pytanie, Kevin? Więc tak, mogłem odpowiedzieć i przede wszystkim tak, wyobraź sobie, że robisz stacjonarne szkolenie, możesz na nie zaprosić, nie wiem, 10, 100 osób, ileś tam, no nie? A teraz wyobraź sobie, ile osób możesz zaprosić do swojego szkolenia online. Tysiące, dziesiątki tysięcy, być może setki tysięcy ludzi nawet, no nie? Więc oczywiście, że tak, że byłoby to dobrym pomysłem. Mało tego, znam wiele osób, które potrzebuje takiej wiedzy, tak? Bo muszą zostać, nie wiem, chcieliby zostać księgową albo nawet wirtualną asystentką albo asystentem, gdzie teraz coraz więcej takich osób jest potrzebnych. Sam też potrzebuję, cały czas gdzieś działamy. Nie wiem, do rozliczeń, do jakichś, jak sprzedajemy kursy i tak dalej, do faktur, bla, bla, bla. To wszystko można robić z domu i ktoś może robić to z tobie z domu, więc można takie osoby też szkolić. Dorzucić można do tego szkolenie stacjonarne i bum, nie? Mamy po prostu szkolenie. Warto tutaj też wspomnieć, że tak naprawdę raz nagrany taki materiał, on będzie dla nas cały czas pracował i przynosił dochód, tak? Oprócz tego, jak Kevin właśnie wspominał, można co jakiś czas zrobić właśnie szkolenie stacjonarne, do tego można tutaj dogrywać materiały do swojej platformy, ale raz już nagrane materiały będą cały czas dla nas przynosić dochód, jeżeli będziemy w dobry sposób je sprzedawać, nie? Dobra, oczywiście. Super. Kochani, jeżeli to, co tutaj mówi Kevin, wam się podoba, dajcie proszę serduszka, zróbcie ogień na czacie i my przechodzimy sobie dalej. Kevin, ja wiem, że tutaj jest dosyć dużo właśnie takich osób, które nie mają jeszcze kursu, które działają gdzieś tutaj w branży właśnie network marketingu, także pytanie dla ciebie, jak zrobić taki swój pierwszy kurs? Od czego zacząć, może jakie kroki przejść, jakich narzędzi użyć do zbudowania takiego kursu, co nam będzie pomocne, tak? Jakbyś mógł właśnie dla początkujących osób coś tutaj podpowiedzieć. Tak, kochani, udostępniajcie live'a generalnie, bo do osoby, które udostępnią, dostaną od nas, ode mnie dostaną fajną rzecz, dostęp do jednego z moich kursów, także udostępniajcie. Na koniec tutaj będzie Asia działać w tej kwestii, także udostępniajcie. Te osoby, co udostępnią, dostaną fajną rzecz ode mnie. To ja jeszcze wspomnę, jak będziecie udostępniać, przepraszam Kevin, jak będziecie udostępniać to nagranie, napiszcie w komentarzu, dlaczego warto zobaczyć, tak? Dlaczego warto przyjść nas tutaj posłuchać. Co trzeba zrobić? Oznaczcie proszę też w tym komentarzu fanpage Kevina, Kevin Wojciech i mój fanpage, tak? Także, bo będą naprawdę bardzo, bardzo wartościowe nagrody, to tutaj Kevin mam dla was mój kurs marketingu internetowego, który po prostu dostaniecie tutaj w prezencie. Dostaniecie w prezencie, także wystarczy udostępnić i tam Asia mówiła oznaczyć jeszcze, czy tam, co tam Asi pasuje. Także może być.
Jakie było pytanie? Od czego zacząć, tak? Z kursem? Tak, jak stworzyć dla siebie właśnie taki pierwszy swój kurs? Czym się sugerować? Jakie narzędzie użyć? Więc ja bym na przykład polecił zacząć od grupy na Facebooku. Na przykład można zrobić kurs po prostu na Facebooku, na grupie na Facebooku, czyli stworzyć specjalną grupę, tajną najlepiej, i tam robić live'y na przykład. I to już macie po prostu platformę, na której możecie robić swój kurs. Nie potrzebujecie żadnych innych super platform, bo jeżeli was na to nie stać na początku to są wiadomo koszty, tak? Koszty, czas i tak dalej. Można robić kursy na WordPressie, można zrobić na ClickFunnels, można robić, są jakieś tam polskie też platformy różne fajne. Natomiast jeżeli robicie to na budżecie na początku, to możecie robić to na fejsie, w zamkniętej grupie, z opłatnością to wystarczy. I od czego zacząć? No tak jak mówiłem wcześniej, w sumie to zrobić webinar i zapytać ludzi, czy będą chcieli się z wami szkolić. Jeżeli jesteście ekspertem w jakiejś dziedzinie, to zapewne znajdą się osoby, które będą chciały się od was uczyć. Przykład kolejny. Nawet ludzie, którzy łowią ryby, są ekspertami w tym w łowieniu ryb, no nie? Znaczy, jeżeli oczywiście, nie wiem, łowią tam jakiś długi czas, tak? I mają jakieś swoje triczki i tak dalej. Jeżeli ktoś przychodzi nowy, to zazwyczaj gdzieś tam ogląda, nie wiem, YouTube'a, albo uczy się od swojego dziadka, albo coś tam, whatever. Ale wiem, że są osoby, które mają kursy online, które uczą na przykład technik, lepszych technik, nie wiem, tworzenia własnych przynęt, lepszych technik łowienia generalnie i tak dalej, i tak dalej. Więc od czego bym zaczął? Tak jak mówiłem na początku, od webinaru i od jakiegoś własnego tematu. Co ty byś chciał generalnie ludzi uczyć, nie? Wow, Kevin, normalnie zastrzeliłeś mnie teraz tym, że właśnie można sobie ten kurs na Facebooku, nawet na grupie zamkniętej stworzyć, nie? Także oczywiście, tak naprawdę oczywiście. Każdy ma możliwość, każdy, kto posiada dzisiaj Facebooka, może właśnie stworzyć sobie taką zamkniętą grupę. Dokładnie. I działać, także super, coś fajnego. Często się właśnie łapię na tym, że ludzie przychodzą do nas na przykład na kurs i oni chcą od razu kupować stronę internetową, no nie? My mamy na przykład takie usługi, że robimy tam strony internetowe, czy robimy boty, czy tak jak ty, Asia, czy robimy olejki marketingowe, wszystkie rzeczy robimy, ale na początku, jeżeli ty zaczynasz dopiero, to nie potrzebujesz tych wszystkich narzędzi. Bo dlaczego? Bo po prostu zakopiesz się w tym wszystkim, będzie tyle tego, że wiesz, że można zwariować, nie? Więc na początku jak najprościej, moim zdaniem, żeby jak najszybciej zacząć generować jakieś dochody i żeby ciebie to nakręcało do dalszej pracy, no nie? Wiadomo, jest coś takiego w psychologii, że jak się wykonuje jakąś pracę, to trzeba otrzymać za to nagrodę albo samemu sobie dać nagrodę. No nie? Jak tej nagrody nie ma, to za jakiś czas po prostu człowiek się wypala. Człowiek się wypala i jak nie wiadomo, jaka pasja by była. Są tacy takie świry, które mają taką pasję w sobie, że po prostu oni by robili to za darmo nawet, nie? Są tacy, ale pomyślmy sobie tak racjonalnie. Ile takich osób jest na świecie, które myślą tylko w ten sposób, że mają taką pasję, że robili to nawet za darmo. To tylko chyba był Jezus Chrystus i Matka Teresa z Kalkuty. Którzy oddali wszystko za darmo, oddaliby wszystko za darmo i nic nie chcieliby w zamian, tak? A niestety żyjemy w takich czasach, gdzie na rozwój, na życie potrzebne są pieniądze, nie? Super, dzięki Kevin za tą odpowiedź. Kochani, jeżeli macie jakieś pytania, możecie na bieżąco w komentarzu zadawać pytanie dla Kevina. I jeszcze przypominam o tym, że osoby, które jeszcze nie wpisały w komentarzu słowo kurs, to proszę o wpisanie tego słowa, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, otrzymywać cały czas informacje, ciekawostki z zakresu online marketingu i jeżeli wpiszecie słowo kurs, to właśnie poprzez bota wyślę wam link do szkolenia Kevina, także jeżeli jeszcze nie wpisaliście, to wpiszcie teraz w komentarzu słowo kurs, a my lecimy dalej. Kevin, jest teraz bardzo dużo mediów społecznościowych, tak? Mamy Facebooka, fanpage'a, Instagrama, YouTube, blogi, inne różne, tak? Gdzie promować swój kurs? Gdzie będzie? Czy wszędzie po
trochu, no wiadomo, ja jestem tego zdania, że lepiej wyspecjalizować się tutaj w jednej platformie. Tak, ale no wiadomo, chcę poznać Twoją odpowiedź, także nawijaj. Ja jestem wszędzie, na wszystkich platformach, ale nie na wszystkich jestem jakby tak mocno jak na Facebooku. Czyli najmocniej jestem na Facebooku, najbardziej jakoś mi pasuje Facebook, dużo się reklamuję na Facebooku, także i mam też taką, mam też taki jakby ideę, czy jakby jestem za tym, żeby się reklamować na Facebooku najszybciej jak się da. Dlatego, że okej, jakieś tam organiczne zasięgi. Dziękujemy za udostępnienia, Klaudia, dziękujemy. Dzięki Małgorzata, dzięki Justyna, dzięki Mariola, dzięki Piotr, dzięki Marzena, dzięki Ania, Klaudia, Piotr, okej, Beata. Beata tutaj jakieś pytania też miała, zaraz odpowiemy. Więc organiczne zasięgi są spoko, ale były dużo lepsze kiedyś, teraz wiadomo, że jest gorzej z tym wszystkim. I moim zdaniem, żeby jakiś taki konkretny wynik uzyskać, to trzeba się nauczyć szybko reklam na Facebooku, być może na YouTubie również i po prostu reklamowo mocno działać. To jest moje zdanie, ja tego używam i widzę tego efekty. Mało tego, są sposoby, taki sekret, są sposoby, żeby mieć za darmo lidy. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to są lidy. Lidy, czyli dajcie ogień tutaj w komentarzach, serduszka, także Kevin zdradzi nam sekret, zróbmy czat. Powiem wam mały sekret. Jest sposób na to, żeby mieć za darmo kontakty na swojej liście e-mailowej, tudzież na swojej, nie wiem, na bocie, na Messengerze i tak dalej. Jest to oczywiście związane z małą pracą, trzeba się trochę jakby napocić, żeby to zrobić, ale generalnie nie chcę teraz całego tematu rozwijać tutaj na live'ie, to wiedza taka trochę bardziej zaawansowana, musiałbym trochę dłużej o tym mówić, natomiast w skrócie mówiąc, można się reklamować i koszt pozyskania kontaktu może być równy na przykład jakiemuś taniemu produktowi, który sprzedajesz. To tak w skrócie wam powiem. Jak ktoś wie, o co chodzi, to będzie mniej więcej wiedział, o co chodzi. Natomiast, żeby to wyjaśnić, to tak jak mówię, to trzeba by z godzinę posiedzieć. Natomiast jest to możliwe i dużo ludzi tak robi, takich zaawansowanych. Na przykład ja bardzo mocno się trzymam teraz z Russellem Brunsonem i z jego ClickFunnels. Byłem w tym roku na konferencji w Stanach i jestem teraz u niego na Mastermindzie, tu CCX i oni robią to cały czas. Oni mają za darmo jakby lidy, nie? Także... Super, super. Trzeba coś działać. Pięknego. Tutaj jeszcze może po drodze odpowiemy Beacie na pytanie, bo Beata tutaj zadała pytanie. Kiedy stworzyłeś swój pierwszy kurs, na jaki temat? Mój pierwszy kurs stworzyłem dokładnie 2 lata temu. Właśnie to był koniec maja, czyli tam troszkę więcej niż 2 lata. Nazywa się Online Recruiter, onlinerecruiter.eu albo com, jak sobie wejdziecie, Online Recruiter, to możecie się zapisać na darmowe szkolenie, na którym ja właśnie opowiadam, jak otworzyć jednoosobową agencję rekrutacyjną, jak zostać online takim rekruterem, jak rekrutować pracowników do pracy tymczasowej w całej Europie. Także to jest mój pierwszy kurs, stworzyłem go 2 lata temu i cały czas go rozbudowujemy. Mamy oprócz tego, budujemy teraz kolejny poziom tego kursu. Będzie się nazywał, mogę wam powiedzieć, Online Hunting dla headhunterów, więc kolejny poziom dla osób, które by chciały rekrutować wyższe stanowiska, więc to jest mój pierwszy kurs. Oprócz tego stworzyłem jeszcze 2. Jeden z nich to Rambo.netu, gdzie uczę online marketingu, a trzeci to Ninja.netu, gdzie uczę kursów online. To jest taki mini kurs, bo to jest, że tak powiem, to wszystko, o czym tutaj mówimy, w pigułce i też podzielone na lekcje. Także widzę, że tutaj ludzie mnie oznaczają, udostępniają i oznaczają. Dziękujemy bardzo. Dzięki, Joanna.
Bardzo dziękujemy. Dla osób, które dopiero teraz do nas dołączyły, witamy Was bardzo serdecznie. Klaudia tutaj wspominała, że mamy temat na kolejny live, także Kevin, widzę, że będziesz musiał jeszcze raz tutaj u mnie zagościć. Okej. Pomyślimy. Udostępnienia dla osób, które dopiero teraz weszły. Kevin ma dla nas mega niespodziankę, kurs, tak? Który? Rambonetu, tak? Dajesz? Tak, Rambonetu, dajemy Rambonetu, no. Tak. Osoby, które udostępnią to nagranie, wpiszą fajny komentarz, dlaczego warto nas zobaczyć oraz nas udostępnią. Mój fanpage Asia Bednarz i fanpage Kevin Marchwiak otrzymają właśnie kurs Kevina Rambonetu. Naprawdę tam jest ogień, także udostępniajcie, bo mega bardzo wartościowa wiedza. Co tutaj mamy na czacie? To coś dla mnie, robią to offline. Klaudia pisze je. Cześć Klaudia jeszcze raz. Ogień widzę tutaj na czacie robisz, dzięki bardzo. Dobra, to przechodzimy do kolejnego pytania. Kevin, najczęściej popełniane błędy przy promocji kursu, tak? Bo stworzenie kursu to tak naprawdę to chyba to nie jest aż taki duże wyzwanie, że tak powiem, ale gorzej właśnie promocja. Sprzedać promocję, tak? Czyli jakbyś mógł wymienić właśnie najczęściej popełniane błędy, żeby ja i czy tam nasi widzowie już nie musieli tych błędów popełniać. No przede wszystkim wydaje mi się, że myślenie na małą skalę to jest pierwszy taki błąd podstawowy, gdzie ludzie myślą, że okej, chcą się chować z tym kursem, tak? Stworzyli coś, ale chcą się z nim schować najlepiej gdzieś, bo trochę się wstydzą, boją się też trochę, więc nie ma się co bać i trzeba po prostu promować jak najmocniej, tak wszędzie, no nie? Wszędzie, gdzie się da po prostu, bo nigdy nie wiesz, komu pomożesz dzisiaj, komu twoja wiadomość pomoże, nie? Komu twoja wiadomość, komu twój kurs być może zmieni jego życie nawet. Są osoby, które piszą do nas na przykład, że Kevin, super, to się często dzieje, tak? W tygodniu co chwilę jakieś wiadomości dostajemy, że Kevin, super to, co robisz, widziałem twoje filmiki, albo jestem u ciebie na kursie i to jest fajne, nie? I wiadomo, że będą się pojawiali gdzieś tam hejterzy po drodze, którzy będą wam próbowali, bo wy akurat się wychylacie i chcecie zrobić coś swojego i będą wam próbowali wybić to z głowy. I to jest chyba największy błąd, że ludzie się poddają, nie? I gdzieś tam chowają to do szuflady i myślą sobie, że okej, to być może nie jest dla mnie, po co ja się wychylam, bo ja miałem generalnie tak samo. Nie? Ja miałem w pewnym momencie, jak rzuciłem swój etat, a to było w 2015 roku, jak mieszkałem w Amsterdamie i pracowałem w jednej z agencji pracy. Rzucałem etat i zacząłem się za rekrutację i później zacząłem się zastanawiać, Kevin, ty się nie wychylaj, co ty poszalałeś, co ty robisz w ogóle, wracaj na etat. Takie myśli ci przychodzą do głowy, nie? Wracaj na etat, bo ty nie jesteś tego wart, ty wiesz, zobacz na innych, którzy osiągają sukcesy, oni są tego warci, ale być może ty nie jesteś tego warty, wiesz, nie wygłupiaj się, nie wiesz, o co chodzi. Być może, i czasami przychodzą nam do głowy takie myśli, że gdzieś tam jakaś rodzina się pojawia w naszej głowie, że co oni sobie pomyślą, tak, że kim my jesteśmy i co my robimy i tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę na samym początku, żeby się nie przestraszyć i nie bać się i po prostu iść po swoje, nie? No, Kevin, weź się za normalną robotę w końcu. No, a nie jakieś kursy. A nie jakieś live'y. Tak. Na Facebooku. Piotr tu ładnie napisał, każda praca jest dobra, Oli jest dobrze wykonana. Dokładnie, zgadzam się. Zgadza się. I każdemu życzę tego, żeby cokolwiek robił, to żeby właśnie miał tą satysfakcję, kiedy wraca do domu, tak? Czy może pracuje w domu, ale ma tą satysfakcję z tego, że to, co robi, to ma jakąś wartość dla niego przede wszystkim, że ty się dobrze z tym czujesz. Nie, że ktoś się dobrze z tym czuje, że twój szef się z tym dobrze czuje, tylko że ty się dobrze z tym czujesz, no nie? Więc tutaj znowu widzę, jak ktoś mnie oznaczył, także gratulujemy i dziękujemy. I co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tego, jakie było pytanie, co jeszcze było? Najczęściej popełniane błędy były przy promocji. A, przy promocji.
Przy promocji, tak. No to po prostu za mało. Nie? Im więcej, za tym mało. Lepiej. No, mogą was ludzie, będą mogli was tam wypisać się z listy, bo powiedzą wam na przykład, że Kevin, wysłałeś 10 maili zamiast 9 w ciągu miesiąca, tak? Bo im akurat nie przypasuje im, im coś tam, to jest ich problem, tak? Trudno. Ty generalnie, wiesz, chcesz pomóc ludziom i uczysz się też cały czas i tak dalej, bla, 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 ale ostatecznie im większej ilości osób się pokażesz, to lepiej dla ciebie, znaczy to saldo będzie zawsze dodatnie, nie? Bo powiedzmy, pokażesz się 1000 osób, 50 się odsubskrybuje, ale za to zdobędziesz kolejnych 100 fanów, nie? I to będą ci fani wtedy, którzy, oni z tobą zostaną, tak? Bo im ten przekaz twój pasuje. Tej reszcie być może nie pasuje, okej, dobrze, trudno, no nie? Ale jednak, wiesz, większej ilości osób się pokazujesz, tym lepiej, nie? Więc wrzucaj na YouTube'a, na Instagrama filmiki, stories, whatever, jak najwięcej i w końcu sobie wyrobisz taki swój styl, nie? Czyli napierdzielać w jednym słowie podsumowania, tak dokładnie. I tutaj jeszcze ci powiem, że napierdzielać i nie było, nie trzeba być takim, że siebie kazać za to, że na przykład coś ci nie wychodzi, nie? I wtedy sobie mówisz, tak. Kurde, Jezu, nie? Wiesz, i walisz siebie po głowie, to też trzeba wyeliminować jak najszybciej, nie? Dokładnie. Jeszcze też taki najczęściej popełniany błąd, w ogóle ludzie nie zaczynają tworzyć tych kursów, ponieważ sobie myślą, że to, co ja wiem, to wiedzą inni. A tak naprawdę, kochani, ja bym sobie tutaj mogła dzisiaj zrobić kurs na przykład z Kevinem, jak robić live, tak, i też to sprzedać, bo gdzieś tam na końcu Polski, tak, na końcu świata ludzie szukają takiej wiedzy, jak zrobić live'a przez live'a, bo nie wiedzą na przykład, nie? Także zgadza się. Albo może to być część twojego kursu. Na przykład nazwać go na przykład kurs o promowaniu marki osobistej, czy o budowaniu marki osobistej, tak? I na przykład częścią tego jest na przykład streamowanie na BeLive, albo robienie live'ów, tak? Generalnie, jak to ma wyglądać technicznie i tak dalej. Także można coś takiego zrobić, albo mini kurs, nie? Dokładnie, dokładnie. Jestem tego zdania, że właśnie zaczynać z tym, co mamy, tak? Stworzyć pierwszy kurs na pewno nie będzie idealny, ale już kolejny i następny będą o dużo lepsze, nie? Dobra, kochani, możecie cały czas zadawać pytania tutaj dla Kevina, a ja mam dla ciebie, Kevin, ostatnie pytanie. A wy, kochani, jeżeli macie jakieś... Już? No już, no co? Szybko, szybko zrobiliśmy. Okej, dobra, Kevin, jesteś dla mnie mistrzem budowania wizerunku w mediach społecznościowych, masz też fajną czapeczkę, Kevin Martwiak, też tworzysz właśnie swoją branżę odzieżową, także mam branżę pytanie odzieżową. Tutaj... No, markę. Markę odzieżową, dokładnie. To jest po to zrobione, że jakbym teraz siedział w czapce jakiejś Nike'a albo coś innej firmy, bym promował ich firmę, nie? A po co mam promować ich firmę, skoro ja mam własne swoje produkty, które chcę sprzedawać i sprzedaję, tak? Więc tutaj jest napisane Kevin i niech wszyscy wiedzą, że to jest Kevin, bo w przyszłości kupię moje produkty, być może. Nie? Dokładnie, dokładnie. A nie Nike'a. Dokładnie, także Kevin, pytanie do ciebie, bo wizerunek w mediach społecznościowych też jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o promocję kursu, no bo wiadomo, bez wizerunku też nie będziemy mieć komu go sprzedać, także jakbyś mógł tutaj mi i naszym widzom udzielić takich kilka tipów, na co zwracać uwagę właśnie budując swój wizerunek w mediach społecznościowych i jak dzisiaj się wyróżnić, bo tak naprawdę tych kursów jest mega, mega dużo, tak? Każdy coś tutaj nam sprzedaje dzisiaj w internecie, także pytanie, jak się wyróżnić? Jak się wyróżnić? No po prostu wyróżnić się, czyli zrobić coś, co kto inny nie ma, tak? Czyli być trochę innym być może. To jest takie trochę, wiesz, trzeba być sobą, a oprócz tego trzeba być też trochę innym. Więc to jest praca nad sobą i ten styl gdzieś tam się twój z czasem pojawi. I ja, patrz, ja na przykład przez długi czas w ogóle teraz nie robiłem live'ów, ale jakbym tak, jak popatrzę, ostatnio robiłem sobie taki przegląd swoich live'ów z ostatnich 2-3 lat, to na początku było, wiesz, słabo, później coraz lepiej i teraz mój przekaz jest zupełnie inny niż na samym początku. I to jest tylko kwestia, wiesz, po prostu doświadczenia i trenowania, no nie? I myślę, że, wiesz,
jak się, mówisz, jak się, pytasz, jak się wyróżnić albo jakieś triki na budowanie swojej marki, tak? Tak, tipy jakieś, na co zwrócić uwagę może, co robić. Na przykład, no takim przykładem może być na przykład live'y, tak? Na pewno live'y tutaj nas wyróżnią, fajnie zbudują nam nasz wizerunek, tak? To jest taki To znaczy się tak, live'y na pewno, dlatego że na początku jak one weszły, to wszyscy zaczęli robić, a nagle teraz wszyscy przestali je znowu robić, bo nie wiem czemu. I live'y na pewno są super, bo przyciągają, no zobaczcie, teraz wygląda nas 25 osób, było tam prawie 30. Są, im bardziej budujesz tą markę swoją, tak, tym więcej ludzi do siebie będziesz przyciągać, będziesz mieć coraz lepszy przekaz, ale nawet teraz 25 osób to jest bardzo dużo, nie? I więc live'y na 100%, no wszelkiego rodzaju wideo, wydaje mi się. Ja często nagrywam wideo i gdzieś rzucam na Face'a, często promuję wideo u siebie na Facebooku. Wiem, że na Facebooku fajnie działa, na prywatnym Facebooku fajnie działa jakieś rzeczy z prywatnego, jakiegoś życia prywatnego jakiegoś, żeby gdzieś tam trochę ocieplić do siebie być może ludzi. I przede wszystkim zdanie sobie sprawy, tak, co potrzebuje twoja grupa docelowa. Czyli generalnie jaka jest twoja grupa docelowa, ewentualnie do kogo chcesz swój przekaz skierować, tak? Zastanów się, kim ci ludzie są, tak? Bo zazwyczaj to jest tak, że na przykład, nie wiem, przykładowo ty chcesz, czy ja na przykład, moją grupą docelową są ludzie, którzy są zainteresowani działaniem online, tak? Żeby stworzyć życie, od którego nie muszą brać urlopu, żeby stworzyć jakiś dochód online, żeby budować jakiś biznes w internecie, no nie? I ci ludzie, ta grupa docelowa ma jakieś konkretne cechy, no nie? I teraz, jeżeli będziesz wiedzieć, jakie to są cechy, to będziesz wiedzieć, w jaki sposób kierować przekaz do tych ludzi, no nie? Generalnie jest coś takiego, jak są takie cztery typy, jest taka fajna książka, wam pokażę, nie wiem, czy będzie dobrze ją widzieć, Expert Secrets, Russell Brunson, polecam bardzo. I to na przykład jest coś takiego, jak taki rozdział się nazywa, akurat wczoraj o tym rozmawiałem z jednym z moich coachów, mam takiego coacha ze Stanów, Attractive Character, jest taki rozdział, czyli atrakcyjna osobowość, no nie? I są elementy i identity, czyli to są takie jakby, nie wiem, jak to po polsku przetłumaczyć, identity, jak to przetłumaczyć? Ja ci nie pomogę, generalnie, bo ja jestem generalnie angielskiego. Generalnie kim możesz być, budując swój atrakcyjny charakter, no nie? Czy będąc taką atrakcyjną osobowością. No nie, można być liderem, można być reporterem, czyli na przykład osobą, która gdzieś opowiada o swoim życiu. Możesz być osobą, która opowiada, jak ona na przykład wzrosła, jakie ona miała perypetie w swoim życiu, że doszła tam, gdzie jest teraz. Także to są już takie zaawansowane rzeczy, o których teraz mówię. Nie będziemy tego gdzieś tam rozwijać na maksa, bo nie mamy tyle czasu, ale kupcie sobie tą książkę. Ona jest po angielsku tylko w sumie, więc jak umiecie angielski, albo znajdźcie kogoś, kto umie, niech wam to przeczyta. Tam są fajne rzeczy. Być może ja live'a w ogóle zrobię. Także zapiszcie się do mnie. Będzie live na ten temat, to wam powiem. Są takie cztery rzeczy, które można budować i wtedy dopasować do tego, jaka jest wasza publiczność, bo to będzie trafiało do waszej publiczności, nie? Także u mnie to było akurat tak, że takie rzeczy mi naturalnie powychodziły, jak ja robiłem swoje live'y, że naturalnie mi powychodziły, że ja na przykład zacząłem mówić o tym, jaką ja miałem swoją historię, tak? Dojścia gdzieś tam, no nie? I to każdy ma praktycznie to samo, nie? Każdy ma jakąś swoją historię, nie? Opowiadasz o tej historii i w ten sposób przyciągasz do siebie swoich odbiorców, bo oni się z tobą identyfikują. Oni są tacy sami jak ty. Znaczy, jeżeli, wiesz, mówisz do konkretnej jakiejś tam grupy ludzi. Tak, rozgadałem się. Super, bardzo ci dziękuję, Kevin. Dzięki też również za polecenie książki. Kochani, wpiszcie proszę w komentarzu, czy decydujecie się właśnie teraz na stworzenie własnego kursu i co to będzie za kurs, a być może macie już jakiś swój kurs, także też dajcie znać.
co to za kurs, z jakiej branży, jaki tytuł nosi, a my już tutaj będziemy dobijać powolutku do brzegu. Osoby, które jeszcze nie udostępniły tego nagrania, mogą udostępnić je. Tak jak mówiłam, Kevin ma tutaj dla nas mega wartościową nagrodę, jego kurs, także udostępnijcie, wpiszcie w komentarzu, dlaczego warto nas oglądać, oznaczcie Kevina Marchwiaka, jego fanpage. To nawet nie jest nagroda, bo musimy uważać na ten. To jest prezent. Dajemy. Tak, to jest prezent. Nagrody nie ma, bo to nie jest konkurs i nie ma regulaminu. Także nie przyjmujcie dokładnie, się. Dokładnie. Dostają osoby po prostu za udostępnienie, dostają od żadna, nas. Żadna gra losowa. Żadna gra losowa, żeby nam się tutaj nie doczepił jakiś komitet gier losowych i jakiś tam lotto. Dokładnie. Także udostępniajcie. No i co, będziemy zbliżać się tutaj do brzegu. Kevin, może jakieś słowo podsumowania odnośnie właśnie tych kursów, co byś tutaj powiedział na sam koniec? Możesz tutaj kilka słów. Ja może nie na temat samych kursów, ale generalnie budowania biznesu online, bo wiem, że są takie osoby tutaj na live, które to oglądają, że wykorzystajcie tą szansę, którą mamy teraz w naszym 2019 roku i w kolejnych teraz. Po prostu nie poddawajcie się, tylko działajcie. Nie ma czasu teraz na imprezowanie, na gdzieś tam obijanie się, tylko po prostu wykorzystajcie tą szansę, bo te osoby, które teraz się ogarną online, to stworzą sobie i swoim rodzinom i swojej przyszłości zarąbisty dochód na przyszłość, tak? Stworzycie sobie być może kolejny jakiś swój dochód i tak dalej, ale zdobędziecie niesamowite doświadczenie w dziedzinie i w branży, która jest cały czas dla wielu taka jakby trochę kosmiczna, nie? Wielu ludzi siedzi na Facebooku i gra w gry, tak? A wy możecie, mając tą świadomość tego, zbudować coś niesamowitego, fantastycznego, pomagać ludziom, zarabiać pieniądze i oprócz tego, słuchajcie, możecie działać online z każdego miejsca na świecie. Czy jest coś lepszego niż to? No moim zdaniem ja jestem, dla mnie to jest najważniejsze akurat, no nie? Żeby móc po prostu działać skąd jutro czy pojutrze po prostu pakuję się i jadę do Szwajcarii, do Włoch. Coś pięknego. Bo po prostu biorę biznes ze sobą, no nie? Dokładnie. Więc to jest, myślę, wartość, nie? Iwonka tutaj pisze, że jej kurs startuje we wrześniu, w pierwszym tygodniu września, także Iwonka, ogromne gratulacje. Czemu tak późno? Mocno. Czemu tak późno, ale mocno czemu tak późno? Kibicujemy. Kibicujemy, Iwonka. Iwonka, super, miło Cię widzieć. Lubimy bardzo Iwonę. Tak, kochani, możecie jeszcze szybciutko wpisywać pytanka dla Kevina, a ja sobie, Kevin, wymyśliłam, że jak będę robić wywiady tutaj na tym fanpage'u, to będę zadawać jedno takie pytanie, także ja rozpocznę zdanie, a Ty go dokończysz, ok? Może to tak może być, możemy się umówić? Nie, boję się, że to może być. To będzie mega spontaniczne, ja jestem spontaniczny, więc może być wypał jakiś, nie? Dobra, to za chwileczkę, bo tutaj jeszcze Beata ma tutaj pytanie do Ciebie. Zapytałam wcześniej, czy na swojej grupie można zaprosić eksperta z innej niszy? Ja może tutaj podpowiem, Beatka tutaj działa sobie troszkę w branży biżuterii i pyta, czy można eksperta z innej branży zaprosić na jej fanpage. Zaprosić? Nie za bardzo rozumiem pytanie, czy zaprosić na fanpage eksperta z innej branży, tak? Chodzi pewnie o live'a, tak. Czy można mieszać? Aha, rozumiem, okej, rozumiem. Tak, można mieszać, jak najbardziej. I teraz tutaj wracając do tego, co mówiłem przed chwilą, że są różne grupy odbiorców waszych. Teraz tak, jedni będą zainteresowani tym, że na przykład wy mówicie o, nie wiem, o podróżowaniu, tak? Bo ich to jara bardziej, a inni będzie jarać ich to, że nie wiem, coś innego będzie w ogóle ich gdzieś tam motywować, żeby was oglądać w ogóle. Co nie znaczy, że oni nie mogą być na waszej liście, nie? Bo być może w przyszłości kupią wasz produkt po prostu. Więc możecie różne tematy walić. Tim Ferriss, to zna Tima Ferrisa, 4 godziny tydzień pracy, on w swoim podcaście, który ma teraz takim fajnym, on mówi w swoim podcaście o tym, że właśnie, czy może inaczej, on swoje podcasty robi w ten sposób, że on zahacza o różne właśnie branże, tematy, nie? Przez to, żeby dotrzeć do większej ilości osób. Także jak najbardziej.
nie? A generalnie, jak robicie kurs, to fajnie jest na kursie też mieć jakichś ekspertów z waszej dziedziny, branży, ale z innym spojrzeniem na to, co robicie. To jest mega sprawa, nie? Super, super. Także Batko, daj znać, czy Kevin odpowiedział dobrze na twoje pytanie, czy jeszcze chcesz, aby coś podpowiedział, także możesz śmiało pisać. No właśnie o tym, co teraz mówiłeś, Kevin, ja też widzę po swoim profilu prywatnym, tak? Bo prowadzę i fanpage, i profil prywatny. I jak na przykład stawiam zdjęcie swoje selfie, tak? Albo stawiam zdjęcie z samochodem, albo zdjęcie jakieś tam, no to widzę, że całkiem inne osoby przyciągam. Jeżeli dam zdjęcie z samochodem, to sami mężczyźni mi piszą, komentują, tak? Dokładnie. Jeżeli dam zdjęcie, nie wiem, jakieś swoje selfie, też inne osoby. Jeżeli coś tam piszę o tym, czym się zajmuję, też inne osoby, także. Jak Dokładnie. Najbardziej chyba też mi się wydaje, że można to mieszać, żeby różne osoby do siebie można. Przyciągać, nie? Oczywiście, testujcie różne rzeczy, właśnie to ma doskonale to, o czym mówisz, to tak jest, że w zależności co wrzucisz, to inne osoby reagują, nie? Wrzucisz zdjęcie z psem, w ogóle zupełnie inni ludzie tak reagują. Tak, na przykład, tak, dokładnie. Także no, to się zgadza i można to spokojnie sobie rozszerzać, nie? Dobra, super. Na razie nie ma więcej pytań, także tak jak przed chwileczką się umawialiśmy, ja zacznę zdanie, ty go dokończysz, dobra? No, dobra. Boję się, ale lecimy, nie? Asia Bednarz to osoba i lecisz. Kompetentna. Okej, dobra. Dzięki bardzo. Ja sobie zapisuję, bo to dla mnie jest bardzo ważne. Proszę bardzo, od razu mi przyszło do głowy. Także... Super. Pierwsza myśl zasada 5 sekund, także. A 5 sekund mnie trzeba było mówić, kurde. No, ale wiesz, zmieściłeś się, także super. Kochani, dajcie znać, czy macie jeszcze jakieś pytanka do Kevina, bo tutaj będziemy zbliżać się do brzegu. Zapraszam na fanpage, do mnie na Instagrama, albo gdzie tam wam pasuje, gdzie jesteście. Na YouTube też tam wrzucam coś od czasu do czasu, także zresztą znajdziecie na Kevin Martwiak. .com znajdziecie wszystko, to co potrzeba. Tak, i dajcie koniecznie jeszcze znać w komentarzu, czy chcecie, aby Kevin jeszcze raz zagościł na moim fanpage'u, to coś zrobimy, podziałamy w tym temacie. Kevin naprawdę jest mistrzem, jeżeli chodzi o kursy, ale też o inne fajne rzeczy, także zawsze przekazuje mega wartościową wiedzę, także piszcie, żeby tak, także też go zaprosimy za jakiś czas znowu i pogadamy w innych tematach. O, Kevin wpisał, także Batka przy super live. Dzięki Batko za obecność. Tutaj macie link Dzięki do wszystkim. Strony Kevina. O, ktoś tutaj, Justyna dała. Justyna też wpisała. Link. Dziękujemy, super. Justyna. Dzięki wam bardzo. Dzięki, że przyszliście. Bardzo było miło was tutaj widzieć i cieszę się, że mogłem tu właśnie zawitać. Już dawno nie robiłem generalnie tych live'ów, ale akurat teraz zaczynam też swoje show na fejsie. Także no, wpadnijcie, subskrybujcie i widzimy się. Jeżeli was oczywiście interesują te tematy, no to myślę, że się dogadamy. Nie? Tak, koniecznie jeszcze live, Kevin, także zapamiętaj sobie, zaraz po live ustalamy datę kolejnego live'u i lecimy z tematem. Spoko, to może nie aż tak za szybko, żeby ich nie zanudzić, ale za jakiś czas, jak będzie nowa wiedza, to zrobimy. Tak, dokładnie. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszą obecność, za aktywność, za wszystkie udostępnienia i widzimy się na kolejnym live'ie u mnie w poniedziałek i ogólnie do zobaczenia w internetach. Także bardzo dziękujemy i do szybkiego usłyszenia. Na razie, pa, pa. Jestem z internetu. Pa, pa. Kądziory. Kądziory lecą.